Siemanko kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj otrzymałem ten pojemniczek. W środku jest przepiękny samiec Tliltokatl albo Pilosus Nicaragua. I słuchajcie, tak się składa, że samiec ten trafił do mnie dlatego, że niedawno wyliniałem samiczka, po której mam już młode z poprzedniego kokonu. No i nie ma co zwlekać, skoro wyliniała, zaczęła już jeść, stwardniała, to trzeba było szukać samca. Samiec trafił mi się akurat u mnie w mieście, więc poszło szybko, sprawnie. No i dzisiaj, słuchajcie, chciałbym wam pokazać tego samczyka, samiczkę, no i może spróbować je dopuścić. Zapraszam na film. No i obczajcie sobie tą piękność. Jest to oczywiście Tliltokatl albo Pilosus Nicaragua. Jest to samiczka, która dopiero co wyliniała. Tutaj macie jeszcze jej wylinkę. Nie jest to taka wylinka dosłownie chwilę temu. Wyliniała jakoś, no, tydzień, półtora. I zobaczcie, jak dużo ma tych włosków na sobie, jak one są białe. No i nie ma co gadać, ale pająk ten po prostu prezentuje się cudownie. Mam do niej jeszcze kawalerak, więc chętnie wam go zaprezentuję. No i ten pacjent to już jest totalny sztos. Naprawdę dawno nie widziałem tak puchatego samca Nicaragua. Także pozdrawiam cię tutaj, Loszka. Loszka to jest mój kolega, który mi przyniósł tego samca. Wielkie dzięki. No i słuchajcie, plan jest taki, że postaramy się ten gatunek dopuścić. Samica, mimo tego, że liniała dosyć niedawno, już je. Także oczywiście tam zęby i wszystko jest stwardniałe, nie ma z tym problemu. No nie jest jeszcze napasiona, ale gatunek ten nie przejawia jakiejś większej agresji, dlatego liczę, że to wszystko się po prostu uda. I słuchajcie, wpuszczamy samca. Na razie zrobimy to w taki sposób mocno kontrolowany tutaj sobie od boczku. Zobaczymy, co się stanie. Miejmy nadzieję, że samica go nie pożre. Przepraszam was przy okazji za hałasy, które słyszycie w tle, ale nagrywamy to w trakcie pracy. No i tutaj na stoliku numer 2, zresztą widzieliście to przed chwilą w kadrze, odbywa się karmienie pająków. Wow, 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 szybka akcja, uwaga, zmiana kadru. No i słuchajcie, dzieje się, samiec po prostu petarda, od razu przystąpił do działań. No i mamy to, słuchajcie, to była po prostu chyba najszybsza kopulacja ever, zwłaszcza jeżeli chodzi o te, które starałem się nagrać. Ledwo wpuściłem samca, przestawiłem statyw i słuchajcie, spoza wodach. Co za dzik. Gdyby ktoś był zainteresowany tym samcem przy okazji, to jest on do sprzedania w tym momencie, bo mam tylko jedną samiczkę, no i jak widzicie, on już mi się nie przyda. Strasznie ciężko wręcz to nagrać. To jest walka na śmierć i życie. Patrzcie, patrzcie, co tu się odstawia. Samica jest już bardzo zdenerwowana, ale samiec nie odpuszcza. Wszystkie panie proszone są o nieuczenie się takich brzydkich zachowań. No i panowie raczej też nie, bo taka nachalność jest raczej niezdrowa. No ale jeżeli chodzi o pająki, to pozostaje nam się cieszyć. Muszę przyznać wam przy okazji, że ta samica wyglądała na tamtej wylince po prostu oszłamiająco, bardzo podobnie do samca, a po tej wylince stała się taka stosunkowo mało owłosiona, co mnie trochę zmartwiło. Natomiast jest to piękna Nicaragua, tak czy siak. Zdjęcia jej możecie sobie zobaczyć na stronach u nas. Na poprzedniej wylince naprawdę był sztosik. Nie wiem, czy ten kokon ją tak zmęczył, czy o co chodzi. Ale w każdym razie teraz jej się troszeczkę zbrzydło. Ale tutaj jest akcja. Ciężko stwierdzić, czy to w ogóle jeszcze ma sens, czy trzymać go dalej, czy nie. Chwilkę jeszcze poczekam, zobaczymy, co się stanie. Zobaczcie, jak drga ten samiec. Drgają mu przednie odnóża, bulbusy. Jeszcze brakuje tylko tego, żeby zaczął grać jak na perkusji. Ale to akurat głównie u poesiloterii jest fajnie widoczne. Kiedy samce wchodzą na szybki, no i stukają w nie, to po prostu słychać, jakby ktoś grał na perkusji. Bardzo fajna sprawa. Myślę, że może to jednak już jest koniec. Ewidentnie samiec stracił zapał i samica również, chociaż patrzcie, coś tu się jeszcze odstawia. Uwaga, czy to będzie podejście numer 2? Dajcie z siebie wszystko, cały YouTube patrzy. Samiec może jeszcze by chciał, ale ewidentnie czeka na jakiś ruch samicy. Patrzcie, jak tańcuje. Cały drży. No dawaj, gościu, bo samica już jest jednak troszkę niechętna. No nic, myślę, że co było widać, to było widać. Tutaj jeszcze teraz widzimy, jak samiec tańczy.
ale myślę, że nawet jeżeli coś tutaj się stanie, to nie będzie już to tak spektakularne jak sam początek, więc na tym kadrze kończymy. No i to tyle w temacie, słuchajcie, udało się, kopulacja udana, odcinek udany, widzieliście naprawdę fajną akcję. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, jeżeli nie, no to trudno, łapeczka w dół. Oczywiście zostawiajcie komentarze, piszcie, co chcecie zobaczyć. Widziałem tam w poprzednim filmie, że było sporo komentarzy właśnie dotyczących tiltoka czy braszek. Słuchajcie, zrobimy taki odcinek, pokażę Wam, co mam i jak to wygląda, także cierpliwie czekajcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!